podczas ostatnich lat mieliśmy okazję sprawdzić nie tylko siebie w różnych sytuacjach ekstremalnych, ale również naszych liderów. No i obawiam się, że część liderów jednak nie sprostała tym wyzwaniom. Ale też mam bardzo fajne przykłady liderów takich odważnych, którzy no, podjęli odważne decyzje, takie właściwe, broniące wolności, broniące życia. Także tutaj też dużo optymizmu jest jednak mimo wszystko w tych czasach. Światem rządzą liderzy i to się nie zmieniło i nie zmieni. Świat potrzebuje liderów i ludzie potrzebują liderów. No, ludzie naśladują liderów. Więc jak lider jest dobry, prawdziwy, taki, który chce dobrze dla społeczeństwa, no to jest dobrze, bo wtedy ludzie go naśladują i powielają te dobre zachowania. Także takich liderów potrzebujemy i takich liderów będziemy starali się tutaj na uczelni przygotowywać. Jest to też taki powód do zadzierżnięcia współpracy między opolską uczelnią, a uczelniami z zachodu Europy. No to też dodatkowo cieszy, bo Opole to miasto akademickie, więc jeżeli się rozwijają polskie uczelnie, to rozwija się Opole. Rzeczywiście sprawy bezpieczeństwa wydały się tak oczywiste, że nikt się nimi nie zajmował, bo po prostu czuliśmy się bezpieczni. Tymczasem ostatnie lata przynoszą dużą zmianę w tym względzie. Najpierw COVID, pandemia ogólnoświatowa, a teraz konflikt za naszą wschodnią granicą. Wszystko to w zupełnie innym świetle postawiło sprawy bezpieczeństwa. Jeżeli do tej pory nawet myśleliśmy o bezpieczeństwie w takim wymiarze lokalnym, myśleliśmy o policji, o tym, że wieczorem można pospacerować po Opolu bezpiecznie, to dzisiaj myślimy również w takim szerokim wymiarze, widząc procesy światowe, które również wpływają na to, co mamy, z czym mamy do czynienia w Opolu. Stąd ważne, że o tym dyskutujemy, że o tym rozmawiamy. Od 2020 roku właściwie żyjemy w nieustannym czasie kryzysu i ten kryzys nas próbuje na różne możliwe sposoby. Sprawdza naszą wytrzymałość, sprawdza naszą wytrzymałość finansową, sprawdza naszą wytrzymałość psychiczną, sprawdza naszą wytrzymałość społeczną. Każdy z tych wymiarów rzeczywistości to jest wymiar niesłychanie ważny dla naszego codziennego funkcjonowania. Bo to, co jest dla nas najtrudniejsze właśnie w czasie próby, to świadomość tego, że my nie wiemy, dokąd zmierzamy, że nie bardzo orientujemy się, czy droga, którą wybraliśmy, jest sensowna. Takie konferencje jak ta, na której dzisiaj jesteśmy, pokazują, że są ludzie, którzy mogą w tym pomóc i że jest wiedza, która może nam pomóc przez ten trudny czas. Często lider rodzi się w wyniku próby, w wyniku jakiejś sytuacji. I często lider rodzi się z osoby, która potencjalnie nie miała zdatków na tego lidera. Więc to jest ciekawe i takie trochę nieprzewidywalne, że no, jakaś ekstremalna sytuacja potrafi obudzić lidera do działania, człowieka, który wcześniej, powiedzmy sobie, albo nie myślał o tym, żeby być liderem, albo nie był w ogóle uważany za to, że może być liderem. Pokazujemy, że ta społeczna perspektywa bezpieczeństwa jest istotna i to, że my jesteśmy w stanie na siebie po prostu liczyć, że możemy myśleć o sobie jako ludziach, którzy się wzajemnie wspierają, jest czymś, co nam bardzo w takich sytuacjach pomaga. Uczelnia rozwija się od wielu lat. Mamy bardzo fajne, wysokie osiągnięcia naukowe, ale postanowiliśmy jeszcze bardziej rozszerzyć naszą ofertę właśnie oto przywództwo, które jest takim obszarem interdyscyplinarnym, bo wpisuje się i w logistykę, i w psychologię, i w zarządzanie, i w to bezpieczeństwo. Dlaczego? Dlatego, że to jest wyzwanie naszych czasów. My widzimy, co się dzieje i uważamy, że te sytuacje, które są na świecie, ta turbulentność świata, te wyzwania, które są przed nami i przed pojedynczymi ludźmi, i przed przywódcami, no, generują potrzebę odpowiedniej wiedzy i kompetencji. My mamy świadomość, że no, teraz my się mierzymy z tymi wyzwaniami, ale za chwilę z tymi wyzwaniami będą mierzyć się kolejne pokolenia, czyli również nasi absolwenci. I my chcemy tych absolwentów do tego właściwie przygotować poprzez edukację, poprzez badania i poprzez tego typu właśnie konferencje.